Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Każdego dnia tysiące myśleniczan oraz osób przyjezdnych przemierza ulicami stolicy powiatu wiele kilometrów w codziennym pędzie, podążając do szkoły, pracy czy po prostu załatwiając swoje sprawy. Właśnie z myślą o pieszych użytkownikach myślenickich traktów w głowach młodzieży z zespołu szkół ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach narodził się projekt Liryka Chodnika. Na czym polega projekt Liryka Chodnika? Naszym celem jest namalowanie krótkich sentencji, które będą motywujące dla wszystkich, którzy będą poruszać się tymi chodnikami. Czyli grupa docelowa jest praktycznie nieograniczona. Tak, każdy, kto będzie tędy przechodził, ma okazję zobaczyć namalowane przez nas sentencje. Gdzie te hasła namalowałyście? Na chodnikach od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Zdrojową na Zarabie. Tam skąd wzięły się hasła, które tutaj malujecie, bo tych haseł jest kilkanaście co najmniej? Przeprowadziłyśmy ankietę u nas w szkole, no i wybrałyśmy z 10 najlepszych, takie 7, które były najczęściej wybierane. Tak. No, bardzo ciekawe napisy, no. Fajne to jest, no, przyjemne, nikomu nie przeszkadza, a jest coś pożytecznego przynajmniej. Można przeczytać, coś się dowiedzieć. No. No myślę, że to jest miłe. Jeżeli ktoś ma czas, żeby tak jak ja, żeby się przespacerować i to zobaczyć, to na pewno się zastanowi. Myśli pan, że piesi, którzy będą tędy podążać, zatrzymają się na chwilę, zastanowią nad tym, co tu jest napisane właśnie na chodniku? No na pewno przeczytają, no bo każdy zwróci uwagę, nie? Na taki napis na chodniku, będzie zdziwiony, zaskoczony, co to jest. No. Tu akurat napisała młodzież, rób to, co kochasz. Jak pan interpretuje po swojemu to hasło? No bo każdy lubi coś robić, nie? No to niech robi to, co lubi, nie? A nie to, że ma robić coś na siłę, co mu nie sprawia przyjemności. Jeżeli coś się robi, no to po to, żeby sprawiało przyjemność, a nie na siłę, bo to z tego wtedy nic nie wychodzi, nie? Tutaj akurat stoimy nad napisem Nigdy nie trać nadziei. Jak by pani zinterpretowała po swojemu to hasło? Nigdy nie stać nadziei. Musimy wierzyć, że będzie lepiej.